Dzień 11. Dzień 11 to już niestety nasz ostatni pobyt za granicą na Litwie. Ruszamy z naszego kempingu z Mariampola. No i ruszamy w kierunku polskiej granicy. Tak naprawdę odległość jest niewielka, więc mówiąc szczerze, nawet niespecjalnie zauważamy, w którym momencie jesteśmy już w Polsce. Także po pewnym czasie przekraczamy granicę. No i powoli kierujemy się na nasz kemping, do miejsca docelowego. Ma to być nad jeziorem Nickim. Odległości dzisiaj troszkę większe aniżeli do tej pory, więc około tam chyba 200 km była zaplanowana trasa, więc ani tak bardzo dużo, ani tak bardzo mało. Także jedziemy, ruszamy i robimy kilometry. Już po polskiej stronie zatrzymujemy się i robimy sobie no, takie zakupy na ostatniego grilla na tej wyprawie. Po następnych kilometrach drogi zaczynają być coraz ładniejsze, takie naprawdę przyjemne, ale niestety ciężka sytuacja. Natrafiamy na pewien odcinek robót drogowych i nawet nie chodzi o to, że to są roboty drogowe, bo te oczywiście mają być prawo, natomiast organizacja tak fatalna, tak jak na Litwie i na Łotwie narzekałem, że było dużo tych robót drogowych, tak, organizacja była perfekcyjna. Zawsze były światła, zawsze był czas nawet podawany, odliczanie, ewentualnie zawsze był ktoś, kto kierował ruchem. A tutaj, słuchajcie, no jakaś po prostu masakra, totalny chaos, koparka sobie stoi na środku i coś robi. Nie ma żadnych znaków, tam jest dalej druga koparka, a trasę w przeciwną stronę blokuje ciężarówka. Nikt nie kieruje ruchem, była nawet przez chwilę policja, wjechała, zobaczyła korek i zawróciła. Także w ogóle dla mnie niezrozumiała sytuacja. Także narzekałem, a tutaj po prostu porażka, naprawdę. Nie wiadomo było co zrobić. Pojedziesz do przodu, no to zrobisz teraz korek, ta ciężarówka nie wyjedzie. Z jednej strony z naszej robił się korek oraz z drugiej strony robił się korek. Nikt nie kierował ruchem, wystarczyłoby chwila nieuwagi, aby te samochody z naprzeciwka spotkały się na środku i zrobiło się albo niebezpiecznie, albo po prostu wszystko się kompletnie zakorkowało. Także naprawdę ogromny, ogromny minus za takie roboty drogowe. Po pewnym czasie udaje nam się ruszyć. Ruszamy na czuja. Ten odcinek nie był wcale bardzo, bardzo krótki. Trzeba jednak było jechać pod prąd ze słabą widocznością. No i jeszcze było lepiej. Trafia się pani rowerzystka, która relaksacyjnie 5 km na godzinę jedzie sobie pod prąd. Tutaj coś, jak ja mówię, roboty drogowe, nikt tego nie pilnuje, nikt się niczym nie przejmuje. No, naprawdę duży, duży minus za tą sytuację. Oczywiście takie drobnostki nie mogą nam psuć dobrych humorów, także jedziemy dalej. Trasa staje się wreszcie pusta, przyjemna. Co prawda były momenty bardzo, bardzo wąskie, że naprawdę trzeba było zjeżdżać na pobocze, żeby się minąć, ale generalnie nie jest źle. Jesteśmy coraz bliżej kempingu i zaczynają się, jak dla mnie, najprzyjemniejsze drogi. Drogi leśne, dosyć płaskie, mało dziur, także ja takie drogi absolutnie uwielbiam. Uwielbiam po nich jeździć, czy to kamperem, czy osobówką, czy czymkolwiek. Także jedziemy, słuchajcie, ciśniemy i jest naprawdę super przyjemnie. No i w końcu docieramy do naszego miejsca docelowego, rezerwat przyrody nad jeziorem Nickim, pole namiotowe Drapacz Karwica. Miejsce dla oczywiście namiotów, dla kamperów i dla przyczep kempingowych. Nie ma żadnej infrastruktury, są jedynie toje, ale absolutnie fantastyczne miejsce. No i cóż, miejsce bardzo fajne, duże, co prawda sporo załóg, ale bardzo przyjaznych, tutaj spotykamy kolegów z Camper Teamu, także serdecznie pozdrawiamy. Robimy również sobie ostatniego grilla, no bardzo, muszę przyznać, apetycznie to wygląda, szkoda, że nie czujecie przez monitory zapachu, było pyszne. Jezioro Nickie, bardzo ładny zbiornik, mieliśmy tutaj miejsce do kąpieli, no co tu dużo mówić, ciepła pogoda, wprost gorąca, do tego jezioro, grill, przyroda, czego można chcieć więcej? Co prawda ten łabędź nie chciał się chyba
z nami zaprzyjaźnić, no ale cóż, dzień się kończy, także tradycyjnie czas na nocleg. Dzień 12, dzień ostatni, razem złączony z dniem 11, ponieważ tego dnia już się nic jakby nie wydarzyło. To jest dzień, w którym po prostu wracamy, także robimy jedynie kilometry, żadnego zwiedzania, żadnych atrakcji, jedynie po prostu droga do domu. Więc skorzystając z tej okazji, podsumujemy sobie cały ten wyjazd. Wyruszamy z pola kempingowego Drapacz Karwica, udajemy się oczywiście do Warszawy. Cała nasza podróż zajęła nam 12 dni. Zrobiliśmy w niej około 2100 km, więc przeliczając na 12 dni, nie wychodzi to wcale dzień aż tak bardzo dużo. Dzięki temu mogliśmy dużo zwiedzić oraz dużo odpocząć. Wydaje mi się, że każdy spędza czas tak jak uważa. Niektórzy wolą robić 500 km, dotrzeć bardzo szybko do jakiegoś celu, na przykład 1500 km i tam siedzieć przez tydzień, po prostu się smażąc. My wolimy aktywny wypoczynek, czyli codziennie nowe miejsce, codziennie nowe trasy, codziennie nowe wyzwania. Dlatego też uważamy, że taka forma jest jak najbardziej fajna. Jeśli chodzi o Litwę i Łotwę, uważamy, że świetna, świetna wycieczka, naprawdę kraje godne polecenia. Co jest tam, czego nie ma u nas? Przede wszystkim jest dużo puszczy. To są całkiem spore kraje w stosunku do liczby ludności, więc na drogach naprawdę jest bardzo mało samochodów. Nad morzem, na plażach jest naprawdę bardzo mało ludzi. W porównaniu do Polski to jest po prostu przepaść. Jedynie naprawdę kilka miejscowości takich mocno turystycznych jest zapchanych, typu Połąga, ale reszta to jest po prostu dzika, dzika wolność. Im bliżej domu, tym coraz więcej samochodów. Sznury samochodów, jeden za drugim, jeden za drugim, jeden za drugim. Wydaje mi się, takie moje nieśmiałe szacunki, że w ciągu godziny czy dwóch po polskich drogach spotkaliśmy więcej samochodów, aniżeli przez tydzień na Litwie czy też Łotwie. Różnica kolosalna. Jeśli szukacie wypoczynku spokojnego, naprawdę z dużą ilością przestrzeni, z dużą ilością zieleni i z małą ilością samochodów i ludzi, to polecamy Litwę i Łotwę, bo naprawdę było na co popatrzeć i naprawdę zrelaksowaliśmy się no fantastycznie. Także dziękując Wam za obejrzenie tych 11 odcinków, serdecznie się z Wami żegnam. Zapraszam może za rok, może jakaś wyprawa znów się pojawi, a my kończymy tą wyprawę trafiając na gigantyczne korki w Warszawie, także bardzo, bardzo żałujemy, że musieliśmy wracać, a tym bardziej zobacząc, co tutaj znów nas czeka przez kolejny rok. Dziękuję Wam za obejrzenie, trzymajcie się, cześć!